Mamy drugi dzień naszego pobytu na Węgrzech nad Balatonem. Cały pierwszy dzień poświęciliśmy na szukanie miejsca oraz drogę. Przespaliśmy się, zarejestrowaliśmy się na stronie Balaton Boilichu, bo zmieniły się trochę przepisy i teraz za każdym razem, jak gdzieś jakieś dzikie miejsce sobie znajdziecie, no to jest obowiązek zarejestrować się, podać punkty GPS, gdzie przebywacie. No więc, żebyśmy nie mieli problemów, to wszystko musieliśmy zrobić jak należy. Nie jesteśmy u siebie, więc bariera językowa, Węgrzy nie za bardzo znają czy to angielski, czy niemiecki, więc no niestety, ale lepiej mieć wszystko zapięte na ostatni guzik. Miejscówkę udało nam się znaleźć, naprawdę rewelacyjną. Można powiedzieć, że chyba jedna z lepszych. Zjechaliśmy w jakieś 130-140 km, żeby móc się rozbić obozowisko. Widzicie w tle. Monia ustawiła nam namiocik w cieniu, bo tutaj potrafi przygrzać. No co, no, zestawy udało mi się z rana już wywieźć. Taktyka będzie dość prosta. Dużo kukurydzy, dużo kulek, dużo peletu. Zaczynamy od 150 metrów, tam postawiłem pierwszy marker. Potem jakieś 200, 210, 220 metrów następny marker. No i już trzeci marker na odległości 420, tam 440 metrów. No tam będziemy się zasadzać na jakiegoś większego karpiszona. Co z tego wyjdzie, pokaże nam czas. Na razie mamy piękną pogodę, świeci słońce. Woda jest taka bardzo mocno spokojna jak na Balaton, to jak łowię tutaj na wiosnę, no to woda niczym nie przypomina tej wiosennej. No dla to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie łowi się tutaj regularnie bardzo dużych sztuk, raczej mniejsze, ale może. Docelowo mamy jakieś około 12 dni na łowienie, zobaczymy jak wyjdzie, może wcześniej zjedziemy, może później. Tak naprawdę to nie jest zaplanowane. Wszystko będzie wychodziło dynamicznie. Czekajcie, obrócę sobie gimbala, żebyście mogli zobaczyć to, co ja mam przed sobą. Tak wygląda węgierskie morze live. No coś pięknego. Jeden z najpiękniejszych zbiorników w ogóle, na którym udało mi się łowić. Uwielbiam tą wodę, jestem tutaj co roku od 6 lat. Ci, co mnie obserwują, to wiedzą, że pierwsze 3 lata nie były łatwe, żeby znaleźć miejscówkę taką, która obdarzy karpiem. No od 3 lat to wszystko się zmieniło i rzeczywiście udało mi się tutaj złowić kilka fajnych sztuk. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie inaczej, no aczkolwiek musicie wiedzieć, że 130 km linii brzegowej to nie przelewki. To nie jakaś mała woda, gdzie możemy przewidzieć, jak ryby się zachowają. Bardzo duże znaczenie na tej wodzie niestety ma wiatr, mają pływy. Temperatura wody, która powiem szczerze, jak na lipiec, nie jest najlepsza i najwyższa. Woda normalnie jest taka lekko zimnawa. Nigdy jeszcze w lipcu tutaj nie byłem, żeby była tak zimna. Dlatego tak naprawdę nie wiem, co czas pokaże.
Miejscówki zasypane, na dzień dobry poleciało bardzo dużo kukurydzy. Wziąłem sobie ćwierć tony kukurydzy. No bo wiem, że tutaj karpie głównie przez Węgrów są karmione albo peletem, albo kulkami, albo kukurydzą. Nie ma co tutaj wymyślać rzeczy bez sensu. Sprawdza się, to trzeba korzystać. No i zobaczymy. Później będę Wam chciał trochę powiedzieć o zezwoleniach, bo zmieniły się i ceny, i warunki takich zezwoleń boili, czyli na których możecie wywozić przynęty dalej jak 80 metrów i łowić tak, jak po prostu łowimy karpie. Podniosła się też oczywiście cena. No, trochę się zrobiło jak na łowisku komercyjnym. Takie 10 dni musicie wiedzieć, że wyjdą około 600 zł dla jednego wędkarza. Nie ma 10-dniowych, są 7-dniowe i 3-dniowe zezwolenia boili, także trzeba, jeżeli chcecie dłużej jak tydzień posiedzieć, trzeba mieć dwa tak naprawdę zezwolenia na 3 i na 7 dni. Do tej pory przez 3 lata łowiłem na jakichś prywatnych plażach, gdzie no niestety w dzień łowienie było praktycznie niemożliwe, no bo ludzie pływali po zestawach. Uwaga, gimbal się zatrząsł, ludzie pływali po zestawach i no niestety na dzień było trzeba kije wyciągać. Tutaj udało mi się znaleźć taką dziurę uroczą, która mam nadzieję, że obdaruje nas. Pierwszy raz tutaj jestem w ogóle w tej miejscowości, ale nie na tym brzegu, bo ja już się nauczyłem, że balaton to łowimy na północy. Południe jest fajne, ale żeby z dzieciakami polecieć sobie, żeby się pokąpały i miały super warunki rekreacyjne, no a na północ lecimy, żeby... O, czyjo, klapek mi spadł. A na północ lecimy, żeby po prostu łowić ryby. Że w tym roku udało nam się wyjechać bez dziecka, no to mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej. Na wiosnę, jak tutaj łowiłem, przyjeżdżaliśmy z dzieckiem, no to tu naprawdę no, ciężki temat. W nocy samemu wypłynąć nie polecam. Raz, że niebezpiecznie, dwa, że ciężko znaleźć na brzegu punkty odniesienia. No może się to skończyć katastrofą, więc no lepiej zawsze kogoś mieć na pokładzie, gdyby się coś wydarzyło. No i tyle, startujemy.
pięknego węgierskiego karpia z wąsem. Pierwsza ryba z zasiadki po dwóch dniach ciężkiej roboty. Cudowny sum. Wszyscy, myślę, po to tu przyjeżdżają. Yeah.
końcu po trzech dniach udało nam się wypracować rybkę. Nie było to naprawdę łatwe, warunki pogodowe były bardzo ciężkie. W nocy zameldował nam się mały sumek, co było już jakimś tam znakiem, że coś tam podpłynęło w nasz obszar nęcenia. Udało mi się złowić takiego pięknego grubaska. Jeszcze nie ten największy balatoński, ale na większe przyjdzie czas. O, szkoda, że już nie ma słoneczka, byście go mogli zobaczyć w pełnej krasie. Piękna rybka. Będę go teraz już wypuszczał. No i mam nadzieję, że jakąś prababcię mi przyprowadził balatońską. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Balaton nocą po burzy. Nie widzicie, tam w tle miga taka latarnia. Jeśli miga z taką częstotliwością, to nie możecie wypływać i nic robić na wodzie. W takich burzach najczęściej coś tutaj się może wydarzyć, więc mam nadzieję, że po takim długim czekaniu w końcu uda nam się upolować jakiegoś jeszcze ładniejszego karpiszona. Pewnie nie dosyć jest, choć woda, no wiadomo, nie jest łatwa. 130 km linii brzegowej.